Mistrz Europy sprzed 50 lat wraca do ścigania. To Polak. Rajdowy Meś. Sobiesław Zasada pojedzie w safari. W tegorocznym rajdzie safari, w szóstej rundzie Mistrzostw Świata wystartuje 91-letni Sobiesław Zasada. Trzykrotny mistrz Europy, uczestnik najtrudniejszych rajdowych maratonów, pojedzie Fordem Fiestą przygotowaną w polskim oddziale M-Sportu. Dla Zasady będzie to 9 w karierze start w tej imprezie. W dorobku ma m.in. największy sukces polskiego kierowcy, w 1972 roku w załodze z Marianem Bieniem zajęli, jadąc Porsche 911S, drugą lokatę. W tym roku 68. Rajd Safari 23-27 czerwca, powraca do rangi WRC po przerwie od 2002 roku. Od 2003 do 2019 był zaliczany do Mistrzostw Afryki lub do Mistrzostw Kenii. Rundą WRC miał już być w sezonie 2020, ale z powodu pandemii COVID-19 został odwołany. Zasada, trzykrotny mistrz Europy 1966, 1967, 1971, trzykrotny wicemistrz Europy 1968, 1969, 1972, po raz ostatni jechał w safari w 1997 roku. Wtedy z żoną Ewą Zasadą, jadąc Mitsubishi Lancerem Evo 3, zajęli 12. miejsce w klasyfikacji generalnej, a drugie w PWRC auta produkcyjne. Sobiesław Zasada, safari to moje ulubione zawody. W tegorocznej imprezie pojadą dwie polskie załogi. Pilotem Zasady będzie w tym roku Tomasz Borysławski. Drugą polską załogę stworzy wnuk Zasady, Daniel Chwist, pilotowany przez Kamila Hellera. Jestem bardzo ciekaw tej nowej formuły i chcę ją skonfrontować z rajdami, jakie zapamiętałem przed półwieczem. Safari to moja młodość i moje ulubione zawody, za którymi wciąż tęsknię. Stąd postanowienie, by jeszcze raz stanąć na starcie w Nairobi i by osiągnąć metę. Wiem, że stać mnie na to. Wciąż jestem w bardzo dobrej kondycji psychofizycznej, dużo trenuję dla utrzymania wysokiej wydolności organizmu. Ufam też, że dzięki zaplanowanym testom szybko nabiorę biegłości w jeździe Fordem Fiestą, powiedział Zasada, największa polska rajdowa legenda.